Cześć, witajcie na kanale Git, dzisiaj z Wami Jadson i Domal, siemanko. Mamy maseczki, mamy tabliczki, mamy również dwa głośniki i będziemy robić między nimi blind testa, czyli Tozo PA2, jak również Creative Movo Go. W zasadzie ten głośnik, o którym żeście pisali w komentarzach, żebyśmy je sprawdzili, na Wasze życzenie będziemy to robić. A co jeszcze będziemy robić? A co w tym? Powiedziałeś, że między innymi blinda, więc pytam, co jeszcze będziemy robić. No, możemy się końcówkami postykać. Dwa, można powiedzieć, porównywalne głośniki, chociaż ten delikatnie dłuższy, 204 na 73 na 61 mm, to za 180 na 70 na 76 mm. Ten jest bardziej jak Burzyk, ten jest bardziej jak ja, mniejszy i krępy, a tamten, no można powiedzieć, że wysoki i dość smukły. W sumie. A to pokiem muszę pokazać. Jest 15 mm różnicy. Wagowo natomiast aż tak dużej różnicy nie ma, bo Movo Go 570 gramów, natomiast PA2 540. Przypomniał tak. Mi się ten suchar z przywitania. Pa! Też o nim myślałem, czy coś wymyśleć, ale nic mi nie wpadło do głowy. Poza pa. Idąc na maksymalną moc w RMS-ie, to tu mamy 20 W, tu mamy watów 16. Pasmo przenoszenia w obydwu głośnikach takie same, czyli od 60 Hz do 20 kHz. Znacząca różnica w maksymalnej głośności, bo 88 dB Creative Movo Go, natomiast 98 dB Tozo PA 2. Przejdźmy do baterii. 5200 mAh mamy w Movo Go. Tam mamy dwie baterie 2x2600 mAh, natomiast w Tozo mamy 2000 mAh, co przekłada się na dłuższy czas pracy w połowie głośności, że tak powiem, bo do 25 godzin on będzie grał na 50% głośności, natomiast Creative w okolicach 18 godzin. To Bluetooth. I tak nadal świetny wynik w przypadku jednego i drugiego głośnika. Tak, tak. Bluetooth w obydwu przypadkach mamy 5.3, czyli jeden z najnowszych. Odporność taka sama, IPX7 w obydwu przypadkach. Natomiast no, tu jest delikatna rozbieżność między tam informacjami na była ósemka na stronie, na natomiast na pudełku i w specyfikacji mamy IPX7, więc tego będziemy się trzymać. No i również znacząca różnica w cenie, bo tego jesteśmy już w stanie kupić w okolicach, w innym kolorze, w okolicach 200 zł, natomiast za tego musimy zapłacić 400 na Amazonie. Teoretycznie na stronie Tozo jest za 40 dolarów, ale w tej cenie nigdy go nie znalazłem. To tak, i tutaj mamy tę przewagę, że pójdziemy sobie do elektromarketu jakiegoś pewnie, czy w polskim sklepie możemy spokojnie Creativa zamówić, nie? Czyli nawiązujesz do ostatniego komentarza, który pojawił się na YouTubie. Ktoś tam odpisał, że z Amazona też, no w większości teraz już każdy ma Prime'a wykupionego, bo... Za darmo przesyłka. Tak, 50 zł na rok kosztuje, dodatkowo mamy jakieś gry, jakieś filmy, seriale, no i darmową przesyłkę, tak więc uważam, że dla mnie Amazon, czy Euro RTV, czy te inne elektromarkety, to bez jest różnicy. Na tym samym pułapie i jest to tak samo osiągalne. Znamy specyfikacje, wiemy teoretycznie, jakie tam różnice mamy wagowe i wymiarowe. Może przejdźmy do wyglądu. Jeśli chodzi o mnie, to zdecydowanie moim faworytem wyglądowym jest Tozo, bardziej mi się podoba. Podobna fakturka oczywiście na obydwu głośnikach, tu mamy logo na froncie, dwie membranki pasywne na bokach, na odwrocie mamy gniazdo ładowania, cały panel zarządzania i miejsce do zaczepienia szlufki. Ten jest nieco bardziej spłaszczony, bo tu mamy nóżki, które zapewnią na pewno lepszą stabilność. Tak, bo może, znaczy ten też może stać i leżeć, ten się delikatnie buja, a ten ma tak, dwie profilowane nóżki, na których będzie stał zdecydowanie pewniej. Na bokach również membranki. Tu mamy tak bardziej rozrzucony panel zarządzania, bo na górze mamy play, pauza, przyciski do przewijania, podgłaszania utworów i na jednym... Na obydwu mamy logo Creative. Boku mamy włącznik, gniazdo do ładowania i umiejętnie mi zasłaniasz, nie wiem, jaki jest następny przycisk. A, no Bluetooth, włącznik i gniazdo ładowania. Ale też ja pamiętam, że coś w teście chyba źle powiedziałem na temat rozmieszczenia przetworników. Później to weryfikowałem na obrazku. Nie wiem, bo to testowałeś z Burzykiem ten głośnik. Tak, już teraz też nie mogę sobie przypomnieć, czy tutaj na krawędzi, nie, tylko przed tyłu chyba były te przetworniki. No musielibyśmy uruchomić teraz i na słuch, ale to jest nieistotne, bo tutaj będziemy robić blinda,
A testy, jeżeli chcecie zobaczyć, to tych obydwu głośników są u nas dostępne. Dokładnie. No mi na przykład bardziej się Creative podoba. Wolna wola. Wolna wola. Oczywiście, że tak. Zobaczymy, jak będzie w odsłuchu. Tamto jest ważniejsze niż wygląd. Swego czasu jako najwierniejszy fan Apla Burzyk przez Apla, ostatnie... Apla, Burzyk, Apla, Burzyk hejtował przez 15 minut. Jak widzicie, dalej bluźni. Musisz to zostawić jako przyklinę na tego Apla. Dalej bluźni. Znowu będę cenzurował przez 15 minut. My zakładamy maseczki i zabieramy się. Ja jeszcze nie miałem, miałem na brodzie. I zabieramy się za odsłuch. Kiedy dojdą nowe maseczki, bo tu znowu się guma poszerzyła. Już zapomniałem o nich dawno. Czyli co ja mam robić teraz? No teraz jesteś operatorem, musisz przemieszać. Zacznij procedurę. Apple. Po co się pytam? No i po co przeklinasz nam w materiale cały czas? Może obejrzę, trochę będzie więcej. Tak, jak ja to muszę cenzurować po to wszystko. Nie musisz nawet. W życiu ważne są tylko chwile. My to mamy produkcję dla dojrzałego widza. Dobra. Dwa utwory. Dwa głośniki. A ja mam sonometr pod ręką. Nie zawaham się go użyć. Na kablu. Dobrze. Pierwszy głośnik zagra ten, który jest przed Adrianem. Czyli głośnik z prawej strony widzy. I... Czy Starlight może być? Podobało wam się to, co na odsłuchu zostało? Często ostatnio było Starlight, więc niech będzie. To jedzie Starlight, oba głośniki na tym samym poziomie głośności. Głośnik z prawej strony ruszył. Głośnik z lewej. Przechodzimy do drugiego utworu. Jakieś wnioski na razie widzę ciężko. Jakieś są. Coś tam jest. Nie pamiętam nazwę tego rockowego utworu. Balls of Steel było rockowe chyba. Nie, chyba nie. Było. Ale chyba ona jest za ciężka, wiesz, tam puszczaliśmy... Get back in the game. Klandestyny, czy jakoś to tam było. Dobra. Wracam do prawego głośnika, czyli tego, który zaczynał przed Adsonem. Klandestyny, get back in the game, start. Trafia? Burzyk? Lewy. O! Lewy. Tańcuj tak! Panie, co jest? Panie, co pan? Kurwa! Do widzenia.
Miałem na myśli inne rzeczy, jak powiedziałem, że między innymi będziemy blinda robić, a nie takie rzeczy. Tabliczkę możesz pokazać? Mogę. To do frontu i do boku. To do frontu i do boku. Co, panie Danielu, podobne? Czy zbier- na razie mamy pełen, na razie chcę, żebyście powiedzieli, kto który lepszy. Ja nie mam skówki. Moim zdaniem pierwszy głośnik był lepszy, ten, który grał przede mną. Przede wszystkim głębszy, przyjemniejszy moim zdaniem bas. I dodatkowo, mimo tego, że bas był przyjemniejszy i moim zdaniem głębszy, to było mnóstwo jeszcze innych instrumentów. Ta scena była na tyle szeroka, że bardzo fajnie się go i bardzo przyjemnie słuchało. Obstawiam, że jest to Tozo. Na drugim miejscu obstawiłem, że jest to Creative, który podobał mi się mniej. Ja obstawiłem na odwrót. Obstawiłeś na odwrót? Obstawiłem na odwrót i mi się bardziej podobał ten drugi. No okej, okay. Masz oczywiście do tego prawo. Znaczy powiem ci, zgadzam się co do tego, że faktycznie bas był może w tym pierwszym trochę głębszy, ale żeby jakoś szerszy... One były w ogóle do siebie zbliżone pod kątem. Nie było jakoś takiej bardzo dużej przepaści między tymi dwoma głośnikami. Nie, no ten drugi był taki trochę przytłumiony. Mam wrażenie, że ten pierwszy był trochę głośniejszy, jakby troszkę jakby głośniej grał. Nie, ten drugi był taki stłumiony, te instrumenty, zwłaszcza w tym utworze rockowym, takie były mdłe. No tu mieliśmy taką jakby scenę koncertową. Kiedyś, jak testowaliśmy swego czasu sporo tych Sony, to Sony miały taki tryb live. Mhm. I właśnie w tym trybie one robiły się takie przestrzenne. I właśnie teraz poczułem się tak dokładnie, jakbym odsłuchiwał właśnie Sony w tym trybie. Plus oczywiście większe zaplecze niskich tonów tu było. Czyli generalnie na odwrót. Na odwrót. A jak obstawiłeś, że drugi to jest? Pierwszy obstawiłem, że to był Creative, a drugi, że to Tozo. Okej. Okay. Czyli według ciebie Tozo też gra... Ale nie to, że dużo lepiej. Troszkę mi się... Według ciebie też Tozo, tylko że myślisz, że to jest inny. Tak. No, jeśli mam rację i faktycznie Tozo był głośnikiem pierwszym, który wytypowałem, no różnica cenowa jest bardzo duża, bo 400 zł do 200, no to jest ogromna różnica. I szczerze mówiąc, nie patrząc na zaplecze technologiczne, które stoi za Tozo, za tą aplikacją, w której naprawdę możemy dużo pozmieniać, to uważam, że nie chciałbym tyle przepłacać, ale biorąc pod uwagę dźwięk, biorąc pod uwagę aplikację, która jest dużo lepsza niż aplikacja w Creative'ach... To byś chciał, czy byś nie chciał w końcu? No to właśnie do tego dążę, że jeśli teraz bym patrzył po całości, nie? Czyli biorąc pod uwagę również aplikacje i zaplecze technologiczne za tym głośnikiem, czyli bieżące aktualizacje, bardzo fajne equalizery, no to uważam, że warto by było dopłacić do Tozo. Jeśli miałbym patrzeć, tak po prostu stawiamy głośnik, łączymy przez Bluetooth... Ale jeżeli to jest Tozo. Tak, jeżeli to jest Tozo, tak powiedziałem, tak powiedziałem. Ja wam chcę powiedzieć, że nie wiem jak to było z przodu, ale z tyłu to jest absolutnie tragedia, ten głośnik pierwszy, który grał. To co mówisz, bo... Ten przed Adsonem. On był dramatyczny z tyłu. No właśnie, mi się też, dlatego mi się też wydawało, że trochę ja więcej słyszałem w tym drugim głośniku, no. Ten, co był pierwszy, był z tyłu totalnym dramatem przy tym, który jest... Czyli ja mam rację, że to był Tozo. Który? Pierwszy. Wiesz dlaczego? Bo Tozo ma przetworniki tylko z przodu. No ale Creative też. Creative ma porozrzucane te przetworniki. Creative ma porozrzucane, mi się wydaje. Ten, który grał przed Adsonem z tyłu, jest fatalny. Możecie sobie odwrócić, mogę wam puścić jeszcze raz. Nie, no dobra, to co, podnosimy maseczki, nie ma sensu. Podnosimy? Rzadko podnieś. No, miałeś rację. Wszystkie te Adsona, kurde, ja się śmiałem, jak on tłumaczył o tym wszystkim. Jeszcze... Fatalny był ten Creative z tyłu. Z frontu był fajny. No możliwe, ja nie mówię, że nie. Panie, co nie? Z tyłu się nie dało go słuchać. To gratuluję. Dziękuję, ale sam nie wiem, co mam myśleć o tym blindzie. Daman zawierzył w Tozo. Zawierzyłem w Tozo, że mi się trochę Tozo nawet bardziej podobał na odsłuchu takim testowym wcześniej. Ale to ciekawe, bo Creative faktycznie... Nie, bo Creative nie ma 300, bo ja myślałem, że Creative kiedyś, że ma rozłożony, a on ma tutaj tak na krawędzi te głośniki. Ja się w teście pomyliłem, bo w teście powiedziałem, że on ma 360 dźwięk i któryś z widzów powiedział, że nie. Ja wtedy zobaczyłem faktycznie, że nie. Ale... powiem ci, że... Kurczę, no ja mam mieszane bardzo uczucia, bo mi się ten Creative ogólnie, jak tak testowałem, go bardzo podobał. Ale...
No żeby był jakiś tak bardziej przestrzenny od tego, nawet z przodu, w sensie od tego tozu. No mi się dużo bardziej podobał. No właśnie. Teraz w tym mi się podobał, zwłaszcza w roku. W roku mi się naprawdę podobał dużo, dużo bardziej, bo w Into the Light pierwsza chyba była, no to tak aż powiedzmy, że nie było aż tak, tak dużej różnicy, natomiast w tym drugim utworze moim zdaniem w ciemno Creative. Nic z tego testu nie wynika. Nie, absolutnie nic. Nic poza z tego blinda nie wynika. A co on nachwalił aplikację, wszystko. A to nie ten. No cóż. Ja tak czułem, że jak on chwali tę aplikację, że to będzie kurde na odwrót. No cóż. Aż musiałem borówkę amerykańską przegryźć, bo... To jest piękne. Znaczy, bliżej by było tym głośnikom, jeśli on by był dostępny w tej cenie klasycznej, czyli $40, bo to tam wyjdzie niecałe 250 zł. To tak wtedy jak ten, nie? Wtedy, no to podobnie do tego, bo nie, teraz... Nie, to byłoby 180. 160, sorry. No to gdzieś tam w okolicach, dajmy na to, 200 zł, już nawet z tymi marżami i innymi. No to by było bardzo, bardzo podobnie, no ale... Przestrzeń między nimi na dzień dzisiejszy jest duża, bo on jest dostępny tylko na Amazonie za 4 paki. Czyli co z tego wynika? Co z tego wynika, że taniej i szybciej jest kupić Creative'a... W polskim markecie! W polskim markecie, nie przepłacać. Widz miał rację. Nie przepłacać. Teraz musisz znaleźć komentarz i przeprosić. Ktoś już mu odpisał. Nie no, uważam, że Amazon jest bardzo fajny, tylko ja że... Ja też tak uważam, ja tylko że Amazona kupuję. Jest bardzo duża marża narzucona przez tego sprzedającego, no bo... 400 zł to jest nie, dla mnie bardzo dużo. Nie, Tozo to jest za dużo, ja się z tobą zgadzam. Tozo mi się podobał bardziej w tym blindzie, ale nie za 400 zł. Jeżeli kosztowałby tyle, co Creative, to jak najbardziej wtedy można śmiało brać, a tak to nie dopłacałbym. Na pewno nie było takiej różnicy, żeby dwa razy tyle zapłacić za Tozo, jak za Creative'a. Mimo tego, że jest ładniejszy. No mi się bardziej Creative podoba. Tak więc w tym nie wiadomo jakim blindzie, nie wiadomo z jakim podsumowaniem. My to jesteś trochę jak Top Gear, kurde. Te testy samochodowe to są takie jak nasze głośnikowe. Nic z nich nie wynika. Swoje zdanie i koniec. Każdy, tam są trzy osoby, trzy zdania. U nas w sumie też najczęściej są trzy osoby, trzy zdania. I tak to właśnie jest z tym wszystkim. Miło było kończy bateria. Miło było posłuchać na ślepo. Nic z tego nie wiecie. My też w zasadzie nic z tego nie wiemy. Do zobaczenia w następnych blindach. To już miga na czerwono bateria, to cudem.